kochani, dzisiaj zaczynam dla was kolejnego vloga. Nie wiem, ile on będzie trwał, czy jeden dzień, czy dwa, czy trzy, nigdy to u mnie nie wiadomo, bo nie mam planów na kolejne dni, więc nie wiem, czy będę mogła nagrywać lub czy będę miała ochotę nagrywać. Nie wiem, co będzie. Dziś jest 28 kwietnia, mamy niedzielę. Miałam wam nagrać makijaż, którąś z palet tych, które były moim prezentem urodzinowym. Ale pogoda nie sprzyja, ponieważ jest bardzo pochmurnie, pada deszcz i w przeciwieństwie do poprzedniego całego tygodnia, bo było po 26-27 stopni, tak dzisiaj jest zaledwie chyba 15 i właśnie jest duże zachmurzenie, pada deszcz, no nie jest fajnie. Więc makijażu dzisiaj nie nagrałam, nagram go na dniach jakoś i w przyszłym tygodniu myślę. A dzisiaj mam taki makijaż rudy, nie wiem jak powiedzieć to, zrobiony paletką Makeup Revolution Reloaded Iconic Vitality. O tak. Widać wyskrobane cienie, bo moje ulubione. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Tle różyczka dostałam od chłopaka, bo muszę wam zaktualizować coś. W piątek, przedwczoraj, miałam zakończenie roku szkolnego i ukończyłam szkołę. Teraz czekam tylko na matury. W związku z tymi strajkami stanęłam w miejscu z powtórkami do matury, co zdecydowanie jest na moją niekorzyść, ale przez to, że były właśnie te strajki, to strasznie się zdemotywowałam i no po prostu rozleniwiłam się, nic nie powtarzałam. Ale jeszcze mam plan powtórzyć, tak dosłownie jakby w pigułce przed maturami. Tydzień przed maturami mam zamiar powtórzyć sobie wszystkie lektury, bo ja już to powtarzałam, tylko jeszcze tak jakby powtórzyć powtórzenie, no nie wiem jak to powiedzieć, tak żeby jeszcze mi zostało w głowie. I z matmy też jakieś takie rzeczy, co jak się liczy, wiem, że są tablice, ale coś powtarzam jeszcze. A jeszcze odnośnie zakończenia roku, to otrzymałam książkę No jest tu napisane, gdzie jest taka, tu jest napisane w nagrodę za aktywną pracę na rzecz klasy, o tak. I ta książka to, sama mogłam ją sobie wybrać akurat i wygląda tak, wiem, macie teraz odwrócone literki, ja wam powiem, to jest Twój mózg, Michael Cymes, taki autor, Jak zadbać o siebie naprawdę. Koszt w Empiku tej książki to 39,90. Wydaje się być fajna, ma 300, prawie 50 stron. Spis treści przedstawia się naprawdę obiecująco. Zaczęłam ją czytać, ale naprawdę przeczytałam jej bardzo, bardzo malutko, więc jeszcze nie mogę nic powiedzieć. Przeczytałam jej dopiero tyle. Ale może akurat w taki pochmurny dzień jak dzisiaj coś jeszcze sobie przeczytam z niej. Byłam wczoraj w Lidlu z mamą i kupiłam taki krem tej samej marki, które były właśnie ostatnio w moich holach i tak dalej, i tak dalej. I to jest nawilżający krem żel z gliceryną i pantenolem. Użyłam jeden raz i muszę wam powiedzieć, że wydaje się całkiem spoczko. Ma przyjemny zapach, jego pojemność to 50 ml. Kosztował 8,99 i duże zaskoczenie, bo jest w szklanym słoiczku. Co już jest na ogromny, ogromny plus, ponieważ cena jest zdecydowanie adekwatna do jakości produktu. No i szybko się wchłania, zobaczymy jak po dłuższym czasie używania, czy faktycznie będzie nawilżał. Za mną w tle widzicie również nową rzecz, jest to ramka ze zdjęciem. A to zdjęcie to jest logo mojego kanału, wdrukowałam to sobie, bo chcę to mieć gdzieś powieszone, na przykład tutaj. No nie wiem, albo na niech sobie stoi na razie, tu nie wiem. Na razie nie stoi, ale a żeby sobie było, może kiedyś wydrukuję to w większym formacie. No nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Na razie niech sobie będzie tak. No i tak, dzisiaj nie mam żadnych planów, siedzę w domu, brzydka pogoda. Coś pooglądam może, nie wiem. Muszę wam powiedzieć, że dziękuję wam, bo jest nas coraz więcej, subskrypcje mi przychodzą. Zapraszam jeszcze osoby, które oglądają, a nie subskrybują, do subskrybowania. I dużo osób zaczęło mi komentować filmiki, za co też dziękuję.
bo są to albo pochwały, albo pozdrowienia, albo jakieś pozytywne komentarze odnośnie właśnie filmików, za co dziękuję każdemu z osobna, bo coraz więcej się pojawia takich komentarzy, więc widzę, że kanał się rozwija, a o to przecież nam chodzi i żeby było nas coraz większe, większe grono. Ja teraz jeszcze sobie poogarniam trochę w pokoju takie pobieżne rzeczy, coś posprzątam, coś ubrania ułożę i tak dalej, a później jeszcze zobaczę, co będę robić, bo na razie planów nie mam. Także odezwę się do Was później. Zobaczcie, jaką dzisiaj pyszną zupę miałam na obiad. Mój rosołek ukochany w takim ogromnym garze. Słuchajcie, byłam wczoraj z mamą w Lidlu i kupiłam takie herbaty z mamą i tu jest, same zielone są, takie smaki i właśnie teraz będę robić sobie i mamie i ja będę pić herbatę zieloną z cytryną, a mama herbatę zieloną z żeńszeniem i granatem i patrzcie, jak to w środku ładnie wygląda. I te herbatki kupiłyśmy w Lidlu za 13,99 i jest tutaj 60 saszetek po 2 gramy. I tak prezentuję ta dla mamy. I tak ta dla mnie. I tutaj w takich dużych filiżankach będziemy piły. I wstawiamy już wodę. Muszę Wam powiedzieć... Cię. O, chodź, chodź, Norku. O, boju. Muszę Wam powiedzieć, że strasznie się najadłam. I napiłam. Bo tak, zjadłam w sumie dwie miski rosołu i wypiłam ten duży kubek herbaty. Teraz jestem pełna. Ach, ciężko mi oddychać. Karmelek boi się dziś, bo właśnie dzisiaj jest odpust w kościele i ludzie, dzieci, chłopaki nie tylko kupują kapiszony i strzelają tym i mój pies się strasznie tego boi i cały dzień dzisiaj siedzi w łazience i się trzęsie, bo się tak boi i nie wiem, jak wyjdę z nim za godzinę na dwór, ale jakoś to będę musiała zrobić. Jest za 20:18, więc w sumie to jeszcze takie półtorej godziny mamy. Więc myślę, że już się troszkę uspokoi do tego czasu. Cóż, chyba pogram na kompie, bo nie mam mojego brata w domu, więc mam wolnego kompa i mogę pograć w Simsy. Ale nie wiem, bo na razie jestem tak pełna, że masakra. Jeszcze chcę pooglądać dwie transmisje na Facebooku, bo robią takie dziewczyny. I chcę pooglądać. I co dalej, to nie wiem. Nie mam pojęcia. Na razie odpoczywam. A jeszcze się do Was postaram odezwać. I nie wiem, czy nie zakończy dzisiaj tego vloga, bo na samym początku jest coś, co chcę, żeby jak najszybciej dotarło do moich widzów. Zaktualizuję Wam jeszcze. Wiem, tydzień temu mówiłam to samo, w sensie ten sam temat. Ale chodzi o moje paznokcie, może część z Was zauważy, że już mam inne. Ostatnio nie robię paznokci co tydzień, a te jakby tydzień, który minął, był dla moich paznokci czymś tak po prostu takimi zmianami, bo zacznę od tego, że tydzień temu we vlogu mówiłam, że zmieniam paznokcie z tych jednorożcowych na coś neonowego i zrobiłam wtedy żółte. Na drugi dzień te żółte mi się jakoś przestały podobać, więc zdjęłam 3, zrobiłam zamiast tych żółtych różowe, nadal zostawiłam tą samą długość i ten sam kształt. Później te 2 mi się też nie podobały żółte, więc zmieniłam wszystkie na różowe. Na sam koniec obcięłam wszystkie na kwadrat i zostały różowe kwadraty. Na następny dzień zniszczyłam, albo nawet jeszcze wieczorem w niedzielę, zniszczyłam te kwadraty, zostawiłam sobie łyse paznokcie, że tak mówiąc. Na święta miałam niepomalowane paznokcie. Następnie zrobiłam sobie takie brokatowe, chyba już nawet nie wiem. Później mi się nie podobały, więc zmieniłam na jeszcze jakieś inne, ale nie jestem do końca pewna. Później miałam czarne przez chyba 2 dni. Czarne, tak, czarne ze srebrnym paskiem.
Później te czarne mi się zniszczyły, bo sprzątałam i dużo ręce miałam w wodzie i w ogóle po prostu zniszczyły mi się, więc musiałam je zepsuć, bo musiałam zrobić na zakończenie roku szkoły szkolnego inne, ładne. Zrobiłam takie bardzo jasne różowe z taką delikatną warstwą mieniącego się lakieru. One mi się nie podobały, przetrwały jeden dzień, tylko moje zakończenie. I w sobotę, czyli wczoraj, robiłam już nowe paznokcie, zdjęłam tamte i mam finalnie takie różowe, błyszczące, z czarnymi kropeczkami. Zrobię Wam zdjęcie i Wam wstawię. Także taka kolejna aktualizacja paznokciowa dla zainteresowanych i spostrzegawczych, którzy właśnie widzą na filmie, że mam już coś innego, a minął raptem tydzień. Więc taka to była historia z moimi paznokciami. Zdjęcie wstawiłam nawet tych paznokci, tak jakby metamorfoz, i jest ono na fanpage'u, na stronie na Facebooku, nazwa taka sama jak nazwa kanału Follow Your Dreams. Także zapraszam Was serdecznie na tą stronę na Facebooku, lajkujcie tą stronę i tam co jakiś czas pojawiają się zdjęcia, czy to z makijaży, czy właśnie z paznokci. Zapraszam Was, moich widzów, na tamtą stronę na Facebooku. Dobra, kochani, zaczynam grać Simsy. Jeszcze przedtem zjem sobie podróbkę Kinder Bueno, batonik z Lidla, mleczno-orzechowe nadzienie i już odpalam sobie Simsy. Także trochę rozrywkowy wieczór. Jest 19:20 i muszę Wam powiedzieć, że w tym momencie już chcę zakończyć tego vloga. Miałam wyjść z psem na dwór, ale niestety mój pies tak strasznie się boi, że aż się trzęsie i warczy i nie chce za wszelką cenę wyjść na dwór. Więc postaram się z nim wyjść później, dużo później, z 2-3 godziny później. Może już się uspokoi, jednak będzie chciał wyjść, no bo powinien na wieczór, na noc wyjść, bo następnym razem dopiero rano. Więc nie chciałabym, żeby narobił mi problemów w domu. No ale teraz niestety siłą go nie wezmę, nie chcę go tym bardziej stresować. Więc ja dalej w dalszym ciągu gram w Simsy. No i skleję dla Was tego vloga i dodam go dzisiaj wieczorem, się jeszcze postaram go dodać. No i cóż, jeśli film się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę i dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego vloga i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!